Witam w czwartej flaszce. Dziś opiszemy sobie to, co działo się w Klingentalu, gdzie Polacy wygraki drużynówkę. Zapraszam na nowiuszki podcaściku Melona, gdzie Mejweni światowej klasy pogadali se na lajcie i ogólnie chillera i utopia. Poza tym zapraszamy na fanpage Flaszka dla Morgensterna, tam mamy dla was prośbę, pomóżcie nam dobić do 10 tysięcy lajków. Oczywiście, jak to zrobicie, macie jeszcze naszą platformę do donatowania oraz mój prywatny Twitter. Wszystkie linki do znalezienia w opisie filmu. Teraz czas na Q&A. Aleksis Stawiarski pyta, kto wygra Puchar Narodów i na którym miejscu będą Polacy? Po wczorajszej drużynówce z Klingenthal śmiem twierdzić, że Polacy będą wysoko, na pewno na podium. A kto wygra? Pewnie Austriacy albo Norwegowie. Dalej pyta Adam Jabłoński, czy Schlierenzauer pobije rekord wygranych w Pucharze Świata w tym sezonie? Nie wiem, co mam przez to rozumieć. Jeśli chodzi, czy pobijać będzie swoje rekordy, to myślę, że tak. Dlatego, że on w drugiej części, jeśli nie osłabnie, to dalej będzie mocny. A kwestią czasu będzie zwycięstwo w jakimkolwiek konkursie. Czy tym samym odstawi większy poziom dla swoich przeciwników, przez co będzie ciężej go pokonać. On będzie rósł i kto wie, może nawet dobije do 60. Kuba Mikołajczak pyta, zadaje 3 pytania. Zacznijmy od trzeciego. Czy kolano Tandego wytrzyma do końca sezonu? Tak, Tandego kolano wytrzyma do końca sezonu. 2. Czy skoki w Szwecji się odrodzą? No właśnie, ja by dowiedzieć się na to pytanie, trzeba sobie zadać pytanie, co tam się dzieje w tej Szwecji. A w Szwecji nie dzieje się nic, więc na razie na to się nie zapowiada. Który hymn lepszy, Rosji czy ZSRR? Mazurek Dąbrowskiego. Adam Jabłoński znów pyta, wszyscy patrzą na niskie prędkości Stocha, a o tym, że wolny ma jeszcze niższy, nikt nie wspomina. No bo na wolnego nikt nie patrzy, tak? Taka prawda. Patrzą wszyscy na lidera, na Stocha, który ma zdobywać triumf, a wolnym i resztą kadry nikt się nie przejmuje. Czy słusznie, czy niesłusznie? No nie wiem, no zobaczymy w przyszłości, jeśli teraz zaczniemy pracować nad młodymi, jak Wolny, chciałbym powiedzieć Murańka, ale już wiem, że może z tego faceta nic nie być, jak Wolny, jak Zniszczą, jak Kot, to może jeszcze coś się uda zrobić i będziemy mogli mieć jeszcze przyszłość, ale na tą chwilę wszyscy patrzą na Stocha, dlatego że on jest liderem. Ktoś z ekipy zapytał Peja czy TD, nie wiem, nie znam się, ja tylko gadam o skokach narciarskich. Justyna Kwaśniak pyta, co z Noriakiem? No ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie, jest to dosyć przykry temat, że tak wybitny zawodnik rozmienia się na drobne, gdzie jeszcze kilka lat temu, będąc nieco młodszym, już i tak bardzo starym, potrafił wygrać konkurs albo stawać na podium. Myślę, że no, to już jest, jego czas się skończył i prędzej czy później zakończy tą karierę. Czy będzie chciał na siłę do 50? Myślę, że chyba już jednak nie, że zda sobie tego sprawę. A jeśli sobie z tego sprawy nie zda, to trener go pewnie z kadry wyrzuci. Flacho News na gipko, bo mi się nie chce. Japonia, Austria i Norwegia otrzymały możliwość powołania 7 skoczków na nadchodzący turniej 4 skoczni. Jak wiadomo, ilość tych miejsc jest zależna od lokat zajmowanych w pucharze kontynentalnym. Czy wcześniej wymienione reprezentacje z tego skorzystają? Dowiemy się z pewnością po Engelbergu. Bjørn Einar Romoren zakończył jeden z etapów leczenia. Jak wiemy, trzeci skoczek klasyfikacji generalnej Pucharu Świata sezonu 2003-2004 zmaga się z Mjøsakiem Evinga, złośliwym nowotworem, który latem został wykryty w biodrze byłego już skoczka. Ostatnio na stronie Hopplandsget został udostępniony wywiad, w którym Romoren opowiada o przebiegu choroby. Dla zainteresowanych i znających język norweski link zostawię w opisie filmu. Mikko Ahonen, czyli syn Jana Ahonena, awansując do drugiej serii Pucharu Kontynentalnego w Ruce, zapewnił sobie prawo startu w Pucharze Świata. Młody Finn w pierwszej serii skoczył 122 metry, co pozwoliło mu zamknąć stawkę 30 skoczków po pierwszej serii. W drugim skoku Mikko nie popisał się i skoczył zaledwie 107 metrów. Zdobyty punkt otwiera mu możliwość do zobaczenia go chociażby podczas nadchodzącego turnieju 4 skoczni. Czy tak będzie? Przekonamy się niebawem. Jak donosi Polskie Radio, w miejsce odwołanego 2 tygodnie temu konkursu w Ruce, FIS postanowił zaakceptować propozycję Finów na zorganizowanie dodatkowego konkursu w Lahti. Zmagania te mają odbyć się na obiekcie Saupauselka 28 lutego 2020 roku. Zmiana została również potwierdzona w oficjalnym kalendarzu FIS-u. To tyle na dzisiaj, jeżeli chcecie więcej informacji, zapraszam na fanpage Ski Jumping TV oraz Flaszka dla Morgensterna. Teraz to wszystko, dziękuję i do zobaczenia.
Przeanalizujmy sobie ten weekendzik, bo jest co, w piątek mieliśmy dwie serie treningowe i kwalifikacje. Bardzo groźny upadek zaliczył Koreańczyk Hyeongchul Choi. Redakcja Falaszki na Morgensterna życzy mu szybkiego powrotu do zdrowia. Czy po tych seriach treningowych i po kwalifikacjach można było ogłaszać jakiś problem? Nie wiem, szczerze mówiąc, bo przyzwoita odległość Piotrka Żyły pozwoliła mu zająć trzecie miejsce. Reszta ekipy spisała się w sumie na miarę swoich możliwości. Kamil Stoch nadal walczy z ustawieniem w locie i coś mam takie przeczucie, że jak je opanuje, całkowicie to odpali przynajmniej jedną petardę. Maciej Kot staje się regularny. Co dziwne, nie sądziłem, że powiem to o nim, mając z tyłu głowy, że trenuje nas Dodo, a nie potężny Horni, ale 125,5 metra i 31 pozycja w kwalifikacjach to był dobry prognostyk przed niedzielą. Mustafa też nie oddał najgorszej próby i można było mieć nadzieję, że Żyłako, Cur i Kubacki będą motorem napędowym naszej eskadry w momencie słabszej formy Stocha. Co do Kamila, 122 metry nie jest być może jakimś wybitnym skokiem, ale widać było postępy w pracach nad uzyskaniem szybszej prędkości najazdowej. Ej, co się dzieje? Czemu ja chwalę Polaków w ogóle? Co? Kuba Wolny oddał średnią próbę zakończoną na 118 metrze, a Kleminator do konkursu wślizgnął się tylnymi drzwiami, zamykając je przed nosem Stefanowi Huli. W sobotę czekała nas drużynówka, jeszcze wcześniej miała być seria próbna, ale odwołali ją ze względu na przesunięcie konkursu indywidualnego pań, w którym rozegrano i tak jedną serię. Sam na początku obstawiałem, że Polacy skończą ją w przedziale miejsc od 3 do 5 i myślałem, że przy zajęciu trzeciego miejsca nasi będą musieli wyjść na wyszyny swojej przeciętności. Poza tym Dodo postanowił zamiast Maćka Kota do drużyny powołać Kubę Wolnego, co jeszcze bardziej spotęgowało mój pesymizm, czego ujście dałem w jednym ze swoich twitterowych wpisów. Gdy na belce zasiadł Żyła, mój strach spotęgował się dwukrotnie, jednak Piotrek sieknął taki skok, że aż wszystkie emocje wyszły sobie na spacer i mam nadzieję, że nie wrócę już nigdy. Kuba Wolny starał się dotrzymać kroku Piotrkowi, 136 metrów jest tego najlepszym przykładem. Kamil Stoch skoczył znowu słabiej, ale nie na tyle, że Mustafa miał do odrobienia jakąś potężną stratę. 126 metrów. Sam Kubacki skoczył pewnie i po pierwszej serii mieliśmy prawie 19 punktów przewagi. Niby to dużo, ale i mało zarazem. W drugiej serii wszyscy nasi skakali już dobrze i przy słabszych próbach Austriaków oraz przy słabszych podmuchach wiatru mogliśmy się cieszyć z siódmej wygranej naszych orłów. Skoki na odległości odpowiednio 127,5 metra Piotrka Żyły, 130 metrów Jakuba Wolnego, 126 metrów Kamila Stocha oraz kapitalna próba Kubaka na 137 metr dały nam 25 punktów przewagi nad drugimi Austriakami oraz 57,7 punktu nad Japonią. Indywidualnie konkurs wygrałby Ryoyu Kobayashi przed Dawidem Kubackim oraz Filipem Aschenwaldem, czwarty byłby Piotrek Żyła. Jeżeli ktoś z nas sądził, że sobotni sukces Polaków przyniesie jakieś żniwa już w niedzielę, to musiał się chyba nieźle zdziwić, gdy zobaczył, jak słabo skakali nasi skoczkowie. Przecież do trzydziestki nie awansował na przykład Maciek Kot, który stracił do Kuby Wolnego dosłownie 0,1 punktu, co niestety sklasyfikowało go na 31 miejscu, mimo tego, że skoczył zaledwie 120,5 metra. Wspomniany przeze mnie wcześniej Jakub Wolny skoczył 7 metrów dalej i wyprzedził o właśnie wspomnianą już wcześniej przeze mnie 0,1 punktu Maćka Kota, co pozwoliło mu zamknąć stawkę 30 skoczków po pierwszej serii. Tuż nad nim sklasyfikowany został Klemens Murańka, który o 0,9 punktu wyprzedził właśnie Jakuba Wolnego, skacząc 126,5 metra. Reszta Polaków skakała również słabo. Myślałem, że jak Piotrek Żyła w pierwszej serii w sobotnym konkursu sieknie te 145 metrów, to w tym drugim niedzielnym konkursie będzie bił się przynajmniej o pierwszą piątkę. No i wyszło jak wyszło, niestety. Po pierwszej serii Piotrek zajmował 10. miejsce, skacząc zaledwie 129,5 metra. Pozycję niżej, co za tym idzie 0,6 punktu mniej, uzyskał Kamil Stoch przy skoku o metr krótszym. 15. miejsce zajmował Dawid Kubacki przy skoku 126,5 metra i nocie 121,3. Po pierwszej serii prowadził cudowny Ryoyu Kobayashi, którego uwielbiają wszyscy, przed Filipem Aschenwaldem i Stefanem Kraftem. Czwarty był cudowny Gregor Schnirenzauer, piąty Karl Geiger, szósty Mariusz Lindwig, siódmy Peter Preutz, ósmy Johansson, dziewiąty Tande, dziesiąty, jedenasty, tak jak już wspomniałem wcześniej, Żyła i Stoch. W pierwszej serii fatalny upadek zaliczył Thomas Assen-Marken, który po skoku na odległość 131 metrów upadł i dosyć długo leżał na zeskoku, dosyć długo służby medyczne stały tam przy nim i próbowały coś z nim zrobić. Został zniesiony na noszach, miał trafić do karetki i do szpitala, jak się okazało później chyba doszedł do siebie i zrozumiał, co zrobił, więc wyszło jak wyszło. Więc jak się później okazało, niepotrzebna była aż tak poważna pomoc medyczna. Nasi w drugiej
serii starali się poprawiać. Jakub Wolny powtórzył odległość z pierwszej serii, czyli 127,5 metra. Klemens Murańka skoczył pół metra bliżej od Jakuba Wolnego, ale pół metra dalej niż w pierwszej serii. Trochę taki mały mindfuck, co sklasyfikowało go ostatecznie na 27 pozycji. Ostatnim skoczkiem, który oddał drugi punktowany skok, był Rok Justin, który oddał skok na odległość 121,5 metra, chociaż został sklasyfikowany aż na 29 pozycji. A dlaczego? Ponieważ pozycję pod nim sklasyfikowany został Domen Preutz, który został zdyskwalifikowany za nieprzepisowy kombinezon. Dawid Kubacki po skoku na odległość 131 metrów poprawił się o jedną pozycję, Piotr Żyła i Kamil Stok, skacząc również powyżej 130 metrów, awansowali o jedną pozycję. Żyła skończył konkurs 9, Stoch 10. Kapitalny skok w drugiej serii oddał Yuki Asato, który jako jedyny chyba w tym konkursie przekroczył punkt Hillsize, a w sumie skoczył nawet na sam punkt Hillsize, oddając próbę na 140 metr, awansował z miejsca 16 na 6. Nie udało mu się zdetronizować jednak sztandarowej piątki tego konkursu, czyli Ryoyu Kobayashiego, Stefana Krafta i Mariusza Lindwika, który wylądował pierwszy raz oficjalnie na podium, nie licząc oczywiście podium z Kusamo, z którego został zdjęty podczas dekoracji. Czwarty konkurs skończył Filip Aschenwald, piąty Karl Geiger, a Gregor Schlierenzauer, który był czwarty po pierwszej serii, oddał słaby skok w drugiej serii i niestety skończył na 12 pozycji. Podsumowując, to były miłe złego początki. Niestety konkurs drużynowy wlał w nas tyle nadziei, że myśleliśmy chyba, że w niedzielę wszystko już pójdzie za ciosem. Nasi skoczkowie będą skakali o wiele lepiej. Fakt, Kamil Stoch na przykład już skakał o wiele lepiej. W jego próbach widać już było tą powtarzalność i to, że to treningi jednak z Dodo przynoszą jakikolwiek efekt. Fakt, jak na razie ten efekt jest mizerny, ale poczekamy, zobaczymy. Za tydzień czeka nas Engelberg, może tam nasi wystrzelą jak z procy. Nice. Na plus oczywiście Ryoyu Kobayashi, który w sobotę uzyskał indywidualnie najlepszą notę, mimo tego, że Japonia zajęła dopiero trzecie miejsce. W niedzielę powtórzył to i już mógł cieszyć się z 14 indywidualnego zwycięstwa w konkursach Pueru Świata. Stefan Kraft, mimo tego, że nie był zbyt mocnym punktem w sobotniej drużynówce, w niedzielę pokazał już, na co go stać, i dwa cudowne skoki na odległość 134 i 134,5 dały mu drugie miejsce i niewiele mu praktycznie brakło do tego, aby został liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Trzecim kozakiem jest dla mnie Mariusz Lindwik, który w końcu wylądował oficjalnie na podium i w końcu może cieszyć się z 60 punktów. W wazonie jeden, bo panie nie powiem. In minus, Domen Preutz. W sumie to wiecie co, ja nie wiem naprawdę co jest z tymi słoweńskimi kombinezonami, to już jest czwarta dyskwalifikacja słoweńskiego skoczka. Naprawdę zaczyna się to już robić śmieszne. Richard Freitag i Robin Pedersen to są praktycznie murowani kandydaci do występu w drugiej serii. Pierwszy skończył 40, drugi 38. Oraz Daniel Andretande, który mimo tego, że odniósł tam jakąś małą kontuzję, zaczął ugrywać ogony i drugi konkurs niedzielny skończył dopiero na 18 pozycji, przez co stracił on koszulkę lidera klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Ciągle rosną koszty. Jak dobrze wiecie, w ostatnim odcinku typował dla was Mateusz. Dzisiaj przyszła pora na mnie. Mam nadzieję, że będę równie skuteczny jak Mateusz i postaram się trafić przynajmniej z 10-15% swoich typów. Cóż, w Engelbergu stawiałbym na to, że Ryoyu Kobayashi będzie dalej trzymał dobrą formę. Czy wygra? Nie wiem. W sumie obstawiłbym na niego, ponieważ wyrasta już powoli na tego skoczka, tego stabilnego, i mam nadzieję, że usadowi się wysoko. Czy wygra? A wiecie co, w sumie raz kozie śmierć. Postawię, że w pierwszym konkursie wygra na pewno Ryoyu Kobayashi, w drugi będzie Stefan Kraft, trzeci będzie Filip Aschenwald. Podium w niedzielnym konkursie zmieni się niewiele. Stawiam na to, że Stefan Kraft odegra się w niedzielę Ryoyu Kobayashiemu i to on wygra kolejny konkurs. Na drugim miejscu znajdzie się Filip Aschenwald, a na trzecim miejscu Yuki Asato, który ma już te przepłyski do tej swojej kapitalnej formy, na przykład z niżnego Tagiu, ale jest jeszcze na tyle chimeryczny, że uda mu się maksymalnie jeden skok i ten jeden skok niestety zaważy na tym, że Yuki Asato może wylądować na podium w Engelbergu. Dzięki serdeczne za oglądanie, była to Flacha numer 4, mam nadzieję, że ta seria wam się podoba, jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, dajcie nam suba, donatujcie naszą pracę, a następna Flacha już po turnieju 4 skoczni. Mam nadzieję jeszcze wrzucać jakieś materiały właśnie w czasie turnieju 4 skoczni, ale o tym będziecie się dowiadywali z naszego fanpage'a Flaszka dla Morgan Sterna. To mówił dla was Rudek, następna Flacha, tak już mówiłem wcześniej, po turnieju 4 skoczni, na razie, cześć.